Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Nie było łatwo w lekkiej panice, ale dotarliśmy już na przystanek Alibusa, z tym, że nie mamy gotówki, nigdzie nie było bankomatu, był jedyny to akurat w serwisie. No i czekamy, zaraz się dowiemy, czy można płacić kartą w środku. Teraz już jesteś podwójnym bohaterem. Ty to jesteś po milionowym bohaterem. Nie róbcie tego, co my właśnie zrobiliśmy. Zabezpieczcie się przed tym i odpowiednio wcześniej. Miejcie kasę albo kupione bilety na lotnisko. No, bo nie mogliśmy nigdzie bankomatów tak to znaleźć, ale... Tak, i ogólnie sytuacja rozwiązała się tak, że dojechaliśmy do placu Garibaldi, gdzie jest stacja kolejowa i umówiliśmy się właśnie, że nie na lotnisku kupimy bilety, tylko właśnie on nas tu wysadzi, poczeka i kupimy w tym czasie bilety. I powiedział, żeby Rafał poleciał, ja mam zostać kupił rzeczami. W kasie na Garibaldi. Tak. Pani w informacji na kasie w Garibaldi powiedziała: o, niestety nie sprzedajemy nigdzie teraz biletów na Alibusa. Ja tak patrzę na ją, fajnie, kierowca mnie tu pokierował. No tak, tak, musisz kupić kierowcę. A kierowca mnie tu pokierował. Aha, no to niestety musisz znaleźć sobie bankomat. Aha. No i udało się wypłacić kasę i na kodwokcu był bankomat i zapłacić już u kierowcy udało się kupić. I jedziemy już na lotnisko, zdążymy. Dotarliśmy na lotnisko, mamy jeszcze godzinę na odprawę, więc luz w ogóle. Tyle spiny i o co. Ale na kontrolę? Tak, tak, no jasne. Dobra, sprawdzamy sobie loty. O, może, a nie, to nie Gdańsk, wydawało mi się. Katowice, 22:10. Tak, to my. Nie Jolo, tylko Volo Flight. Okej, okay, check in 8:09. 8:09. A nie idziemy po prostu do kontroli? Mamy odprawę. Ale tak, mamy odprawę. Mamy online. To idziemy, ale to gdzie idziemy? Może zapytamy ich. Racja. Mamy jeszcze owoce, musimy zjeść owoce. Przywykliśmy do jedzenia z ciekawymi widokami, tak to więc pan teraz... Pan z karabinem, całe wojsko. A tu winogrona. Melon. Nie przeszkadza ci pan z karabinem? Czuję się bezpiecznie. Ktoś mnie obroni i jak będzie mi chciał wyrwać melona. Okay, thank you. Odprawiliśmy się przez internet, więc tutaj już nie musimy lecieć, ale teraz lecimy na kontrolę bezpieczeństwa. Czyli wjeżdżamy sobie na górę i tam się dowiemy, gdzie dalej lecieć. Jedzonko już omijamy. Tam jest na bagaże, żeby zostawić, ale nie potrzebujemy również tego. Mamy tylko plecaki, które się super ekstra sprawdziły. Okej, ale tu są tak, wypisane. Katowice. Nie, to jest numer lotu. Gate info. A, o 21:15 dopiero będzie informacja. A która jest? Aha, za 20 minut prawie. Okej. Okay. Lecimy dalej na razie. Ale wszystko możemy. A no tak, w tym czasie w sumie tak. Ale gdzie ta kontrola? W sumie. Czekamy. Smutno, że to już koniec naszej włoskiej przygody, włoskich wakacji, ale w sumie jesteśmy tak zmęczeni. Jesteśmy strasznie, dlatego już nie jesteśmy tacy żywi. Odpoczniemy, zaczynamy pracę, więc jeszcze trzeba się trochę przestawić będzie. A, kasujemy bilet chyba. No spróbuj. Spróbuj. Dzień dobry. Zeskanowaliśmy bilety. A, oddal trochę? A oddal? Tak. Non so far. Grazie mille. I teraz kontrola bagażowa, także wyłączamy aparat. Witamy się. Witamy. Wracamy za chwilę. Nie. Może zawinąć na ciebie. Wiem, ale... Przeszliśmy pomyślnie przez kontrolę. Ej, to nie jest Apollo, ten z łukiem z Pompejów?
Nie, jakiś taki bardziej biegacz. Biegnie z łukiem po prostu na polowanie. I gdzie teraz lecimy? Mamy tutaj gdzieś. Do Katowic dokładnie. Do Katowic. A ogólnie to już trwa boarding, więc możemy lecieć. O. C17, tak? Z tego co widzę. C17, tak jest. Dobra. I przejście do bramek prowadzi tutaj w Neapolu przez sklep akurat. Trzeba przejść przez wszystkie produkty, zobaczyć, naciągnąć się na kilka rzeczy i dopiero można wejść. No i tu wychodzimy do dalszej części lotniska, gdzie już czeka nas ostatnia bramka, czyli wsiadanie do samolotu i sprawdzanie tylko biletów i bagażu, czy nie jest za duży. Naprawdę mam wrażenie, że przy tej ostatniej bramce to mierzenie bagażu to jest takie no na oko po prostu. Jak ktoś ma plecak pod ręką, no to jak patrzą, że jest plecak, to dobra, to przychodzi. No, chyba, że coś jest tak. Bardzo nie tak. Chyba, że ewidentnie widać, że przekracza wymiary te zalecenia, to wtedy zwracają uwagę. I tutaj trzeba już bardziej uważać, bo okazuje się, że do Polski latają Polacy i oni mówią po polsku i rozumieją ten język. I ostatnie dni wszystko mówiliśmy sobie wprost, dosyć głośno, tak? Nie ten, jakoś tak tajemnicy między sobą, tylko tak normalnie w rozmowach i trzeba na to uważać. Nasza bramka jest tam, ale gdzie jest toaleta? To jest ważna sprawa, bardzo. Dam. Tutaj nie ma żadnych znaczków, że jest winda. Tu, bagni toilet w lewo, czyli też gdzieś tutaj. O, teraz bankomaty, teraz. Teraz coś niepotrzebne. Idziemy do toalety. Super vlog. Ale może komuś akurat się przyda ta informacja, bo będzie na tym lotnisku i będzie panicznie potrzebował toalety. Więc my przybywamy z pomocą. I to jest taki vlog, bym powiedział, jak wrócić z Neapolu do Polski, jak się odnaleźć. Nie tak jak my. Jeszcze tylko odpowiedzmy na pytanie, po co, jak tam jest tak zimno teraz. Jeżeli ktoś do tej pory kierował się naszymi wskazówkami, jeśli chodzi o tę toaletę, to niech szybko zawraca, bo jej tu nie ma. Nie wiemy, gdzie jest toaleta. Zniknęła. To jest mniej ważne, ważne, gdzie jest lot, ale dla nas ważne jest. Lot to już wiemy, gdzie jest. Szopota. Szopka. No patrz, jest znak jak nic. Gdzie? Tam był za rogiem. Zawróciliśmy i pani nas pokierowała jednak tutaj. Także strzałka pokazuje tam. Aha, a tam strzałka była w tamtym. To idziemy. To tam jest toaleta. A tu jest pianino i pan gra. To u nas na lotnisku Chopina też jest fortepian. Jeszcze czuję, że musisz tu coś zagrać, jak wrócimy. Tak. O, dobra, teraz już nam możecie ufać. Wymienia soczewki. No i ustawiliśmy się grzecznie w kolejeczce do kontroli paszportowej. Już za chwilę wchodzimy do samolotu. Bez paszportu dla nas. Dokumentowej. Tak. Dokumentowej. Dowodowej. Kontrola dowodowa. Ej, nie ma tragedii. 19 stopni. To pocieszające. Do domu. Boże, wyglądam jak Einstein. Gdzie? Jest i nasz samolot. Przepiękny. My chyba na tył. No to żegnamy Neapol. Pa, pa. Jeszcze piękny widok z góry będzie. Fajerwerki, Ada. O, na zakończenie. To jest właśnie zakończenie wizyty w Neapolu. Fajerwerki. Fajerwerki. Nie, było ekstra. Wracamy montować lot. Wracamy mi kampa! Ty co robię? A wszyscy tacy smutni! Mały krok dla człowieka, ale wielki dla mniejsza.
ostrzał! Już ten słynny tekst. Jaki jest rząd? 25E i 25F. W ogóle widziałaś kiedykolwiek, jakie tu są skrytki? Na snaki. Na napoje. Wow. Ale tak, oraz torby zakupane. Żeby wolne sobie wystawić. 25, ej. Gotowa na lot? Co tam? Gotowa na lot? Na Wizard w sumie. Loty są super. Tu już słychać znajome głosy wszędzie. Zaraz startujemy. Tak. Polscy znajomi. Z Polski. Nie znam dalej, ale zawsze wymyślam tekst. Lecie na drewniki. Teraz to już solo biedę. Ale przyjemnie.
do autobusu. Jak się zmieścimy jeszcze? Pa, pa, pa. Uciekam, uciekam. O, proszę, tutaj się pospędzę. Gumę do życia na powitanie wdepnęłam. I usłyszałam od pani stewardessy, że... Nie, to właściwie Rafał usłyszał o mnie. Z selfie-stickiem i taka pani kwoka, tak... Skąd się biorą tacy ludzie? I jest dopiero później się skapnęła, że ja idę... ...idę z tyłu. I takie... Skąd to oni się biorą? Ludzie tutaj się uwagę zazwyczaj. Gdzie idzie? Gdzie? To się odbierze w bagaże, ale my nie czekamy, bo bagaże wszystkie mamy przy sobie. Tak, tak, toalety. To jest to. No, wychodzimy na ten zimny, ponury świat. Znaczy taki ciemny trochę. I szukamy autobusu, bo są jakieś nocne, tu kursują takie... Jakiś katar mi złapał teraz. Podobno, że się przeziębiłeś, tylko wyszedłeś z samolotu. No, klima działa mocno. Ale się przykrywałem jeszcze w samolotu. No właśnie. I mi w ogóle też tak szybko zleciała podróż, jakbym spała. No. A w ogóle to fajnie. Start był przepiękny, bo widok na wulkan, góry. I to nagle taka mała odległość tak była. Tyle szliśmy przez całe miasto, a to taki kawałeczek z góry. Także było pięknie. Wróciliśmy na polskie ziemie, stepy, łąki, lasy. Ja się tylko chciałam dodać tak w temacie lotów, jak mówiliśmy o tym, jak przełamać strach, odważyć się i tak dalej, to tak dla uspokojenia powiem jeszcze, że jak już się jest w samolocie... Nie no, taki tam miejski. Tam, że pojedziesz, to będziesz wyszły. No? Nie wiem, ludzkie pokolenie mi pokazywało. Tam. Który z nich, tak, może. Ale nie wygląda mi żaden z nich na taki miejski. To w środku, w samolocie, wszystko jest mówione w języku angielskim i w języku, tak się domyślam, kraju docelowego. No bo jak w tamtą stronę lecieliśmy, to było po włosku i po angielsku, a teraz po włosku i po polsku. Także spokojnie, tak też wyraźnie i w ogóle. To jest to pryżowice, motuszczak. To może być to? A to? AP1, AP2. To. Tak. Tak! Tak! Czy tak? Na Katowice, może tutaj idziemy? Nie? O, poprzedni zaraz. Dobra, dziękuję. Okej. Okay. A, zatem, dobra. Katowice z Warszawy. Okej. Okay. Już teraz przyzwyczajenia. Przestawiłam się i ten. Przestawiłam się i wejście wchodziłam zamiast tutaj w Turcji. Dobra, a bilety możemy kupić? No jak to jadę w aplikacji. O, może można było otworzyć. Dobra, musimy biletiki kupić. Jedziemy do Katowic na dworzec autobusowy. Wysiedliśmy na dworcu w Katowicach, z tym, że teraz, ale fajne krzesełka, ławeczki. Teraz się zastanawiam, czy to jest ten sam dworzec, o którym myśleliśmy, na którym byliśmy wcześniej i z którego odjeżdża nasz Flixbus, ale on odjeżdża za jakieś 2 godziny, więc jeszcze się zdążymy odnaleźć. Dobra, znamy się nie od dziś, więc taki widok was nie zdziwi. Tak, w końcu się znajemy. Mamy jeszcze dużo czasu, więc nie mieliśmy innej opcji. No raczej tak. Ja tak będę udawać, że nagrywam Rafała. Ale ten pan to mnie tak wystraszył. Bez głowy jeździsz, to jest kurczę, to nie przerażające. Jeździc kolejowy. Ojeju. Siadasz sobie wieczorem na dworcu, a ty nikt jest bez głowy. Ten widok mówi wszystko. Nie zlodowato. Wróciliśmy. Czekamy na Flixbusa do Łodzi z Katowic. No i co? No i widzimy się już w normalnych, codziennych vlogach po prostu do rzeczywistości. Z herbatką, kocykiem. Tak, jest już ta pora właśnie. Taki plan. Tak, na najbliższy czas. Także dziękuję za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania. Dzięki, że z nami byliście w słonecznej Italii. Dziękujemy za podróż całą. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zapraszamy was do codziennych naszych vlogów. Sozorkowa. Także teraz już będzie super. Wracamy z naszego pożegnania standardowego, czyli jak zawsze. Do zobaczenia jutro.